Siema. Słuchajcie, słuchajcie. W tym tygodniu do odblokowania jest nowy tanki samochód ZR350. Co jest potrzebne, aby go wykonać? Jest to zadanie bardzo proste, ponieważ jest to zajmij przynajmniej czwarte miejsce w 5 wyścigach z serii pościgów. To jest bardzo proste zadanie, ale jeszcze oczywiście zanim przejdziemy, jak je oczywiście wykonać. W internecie z tych ciekawych zniżek w tym tygodniu mamy Trigona, jest w miarę ciekawy, oraz jadąc troszeczkę niżej mamy Italii GTO. Dodatkowo w tym tygodniu pojawił się też nowy pojazd. Jest on, o, tutaj będzie. Mamy Vapi Dominator, on się pojawił. I prawdopodobnie ten pojazd będzie następnym tygodniu, nie? Bo da się go jeszcze kupić. Czyli to jest Emperor Vectra, on się ma pojawić. Okej, więc jak w takim razie przejść ten wyścig pościgowy? Jest to dosyć proste. Idziemy sobie do tego tutaj gościa. Ten gościu, organizujemy na niego wyścig, klikamy sobie seria pościgów, sobie dołączamy. Zobaczymy, czy nas dobierze do pełnego lobby, czy też nie. Ale to nie jest najbardziej istotne, też wiadomo, możemy sami przez GTA Online sobie odpalić ten wyścig. Nie musimy jakby iść do tego gościa, ale od razu nas wrzuci na jakiś. Idealnie, mamy 4 osoby, więc koleś powinien zacząć odpalać już wyścig. Bo jak pamiętacie, w zadaniu było, żeby zająć minimum 4. miejsce, prawda? No prawda. No i koleś to robi. Brawo. Prawdopodobnie mamy tej kolesia z Polski, z tego co widzę po niku, więc widać, że koleś ogarnia już temat. Zajmij 4. miejsce, no to bądźmy w 4, nie? No co może być nie tak? Więc to jest właśnie ten sposób, który chciałem właśnie pokazać. Jeżeli potrzebujemy zająć minimum 4. miejsce, weź ze sobą albo z randomami, graj tylko w 4. Wtedy każdy ma progres do zadania. Nikt, absolutnie nikt na tym nie traci, no bo wszyscy to wygrywają, nie? Każdy wygrywa, każdy ma zysk, więc najwyżej mniej punktów, jeśli chodzi o level do klubu samochodowego wchodzi. No ale no coś za coś po prostu jest, co nie? Niestety, coś za coś musi być. Więc teraz już tutaj nie ma znaczenia, który dojedziemy, możemy po prostu się tutaj dobrze bawić na wyścigu z tymi gośćmi i w sumie tyle. Potem będziemy mogli się pocieszyć naszą nową furką. Wiecie, w sensie ile tych gwiazdek dał, czy nie przesadził, żeby, bo wiadomo, musimy dojechać do mety. No a jeżeli nie dojedziemy do mety, no to jakby nie jest zaliczone. Więc też może ustawić jak najmniej, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe, żeby było jak najprościej. Zadanie naprawdę bardzo proste. Więc do ogrania wydaje mi się, że 20 minut da radę. Nawet jest to całkiem możliwe, że w 20 minut to skończymy. Doprawda, jeżeli komuś naprawdę bardzo zależy też na punktach, prawdopodobnie można zrobić solo sesję na tym wyścigu i grać po prostu go samemu, wtedy chyba się 40 dostaje. Na pewno lepiej niż gdybym ja był na ostatnim miejscu, ale że mi bardziej zależy na samochodzie niż na wyścigu, to mogę być ten nawet i ostatni. Chociaż też to w sumie jest progres do achievementu, jeżeli komuś też jeszcze bardziej zależy na tym. Wtedy macie bez ryzyka achievement do zdobycia. Nie wiem, może ten wyścig na przykład sobie zagramy, bo ja go na przykład nie grałem. O, niestety, koleś odszedł. To hostował. To niedobrze. Może 5 wyścigów w sumie zrobił. No ale tamten wiedział, co należy robić, a ten nie wiadomo, czy będzie wiedział. No, ten koleś chyba ewidentnie nie wie, bo już powinien zaczynać po prostu wyścig. Chyba nie wie, albo nie wie, jakie jest zadanie na ten pojazd i po prostu sobie wbił, bo tak, nie? Bo nie ma sensu, żeby więcej osób dochodziło na ten pościg. No bo wiadomo, wtedy każdy dostaje progres do zadania na samochód, a tak? No właśnie nie. Tak jak tutaj dołączył teraz koleś piąty, no to jedna z osób... O, robi się pełna sesja zaraz. Lubię to też dobrze, bo będę mógł od razu tutaj pokazać, co tutaj można z tym zrobić. Koleś wyszedł, bo uznał... Nie. To nie ma sensu. O, custom off. No. Koleś napisał, żeby ten... wyłączyć samochody. Stwórz sobie swoje lobby. I koniec. Wyjaśniony. No ale ja też stąd wyjdę sobie. Sposób taki, żeby, wiadomo, dostać samochód, bo mi nie zależy na wyścigu, mi zależy na samochodzie. No ale pierw musi się zacząć. Okej, załadowało tutaj już mnie na wyścig. Teraz ja zrobię tajną sztuczkę. I oczywiście zagramy wyścig jak najmniej bez ryzyka, czyli włączamy sobie solo sesję. I widzicie, wszyscy jakby wyszli. Wszystkie boty uciekły tutaj. I możemy sobie przejechać wyścig bez stresu. I tak będziemy mieli samochód, nie? Też tak można robić, jeżeli dołączy nas do jakiegoś pełnego lobby. Co prawda minusem jednocześnie jest to, że teraz sami będziemy musieli czekać na jakichś ludzi. Tak robił dosyć długi wyścig, bo aż 4 minuty zajął. Ale bez ryzyka. Tutaj nie jesteśmy po to, żeby no, się bawić na tym. Głównie tylko bardziej po samochód jesteśmy. A tak wbiłem prawie 45 level, czyli jakąś tam zniżkę na jakiś kolejny samochód. To mnie wiadomo, takim tempem, jeżeli będzie jeden samochód dochodził, a w tydzień będę wbijał 5 leveli, no to jakiś to będzie miało większy sens.
wtedy. Dobra, udało się dobić na jakiś kolejny wyścig. Niestety na tamtym lobby. Nie wiem czemu, ale gra nie zapraszała jakoś specjalnie dużo osób, bo łącznie się przewinęły 3. No ale żeby wychodzili, no to no, maksymalnie zebrały się 3 osoby ze mną, więc... no też wyszli, więc... No niestety trzeba dołączyłem do kogoś innego, ale... To jest też sposób, żeby samemu po prostu sobie robić takie lobby. Tutaj nie wiem ile osób jest, czy 4, czy 5, może 6 cały czas, może ktoś wyszedł w międzyczasie, nie wiem. Nie, jest normalnie wszystko, 6 osób. A już jeden opuścił grę. Kolejny opuścił grę. 3 jesteśmy. No to też git, można jechać w 3 w sumie. Tylko niech się zrobi odliczanie. Nie, w 4, równo w 4 jesteśmy. No to jest git. Widać, że reszta albo puściła grę, bo nie chcą grać, albo wyszli, bo wiadomo, że po samochód, nie? Inny po prostu wyszedł, bo mu się nie podobało. Spoko, możemy jechać. W 3 też możemy jechać. Mi tak może być, nie? Ale widać, że chyba ludzie też chcą zdobyć auto, nie? Skoro tak wychodzą. Dobra, wygrany, mimo że koleś chciał zepsuć jak się dało, ale i tak dałem radę. Więc beka z gościa. A, sorry, przeprosił za to co zrobił. Sobie to się nieczęsto zdarza. No ale koleś też zdążył dojechać. Tamci wszyscy sobie zrobili solo sesję. No i trzeba czekać na jedną osobę, nie? Jeden chyba wyszedł, bo uznał, że nie chce mu się ścigać. Może uznał, że za mało osób, nie wiadomo. Kurde, już wychodzą. Ludzie, nie po jednym wyścigu. Na samochód trzeba 5. Chyba, żeby już zagraliście przez ten czas 5, no to okej, no to rozumiem. Ale jeżeli nie, no to trzeba 5 razy zagrać. Nie raz. O, widzę, że dołączyliśmy do kolesia, który też wie, że trzeba robić po samochód. O, widzę, że mamy naszego kolejnego członka, który tutaj przyszedł, żeby jeździć z nami po samochód. Mi sobie chyba 2 wyścigi zostały z tego, co tak mniej więcej pamiętam. No tylko czy dołączy, to jest pytanie. I dołączył, no i od razu zaczynamy. No, no i to ja rozumiem. No i tak można grać te pościgi, nie? Tutaj Rockstar dobre zadanie daje, nie? Zajmij 4 miejsce minimum w pościgach. No to bierzesz 4 osoby i wywalone. Serio, to jest o wiele prostsze niż kręcenie kołem, gdzie trzeba jakiegoś mieć farta. Albo w miarę dobrze wszystko policzyć, bo niby da się to jakoś zrobić. Tutaj dosłownie samochód jest za darmo, tylko no trzeba zrobić jakąś aktywność, żeby go odebrać. Dobra, załadowało się. Pięknie, pięknie. 4 do tego jesteśmy, tylko jeszcze lepiej. Dobra, jedziemy. Bo za któryś z nich będzie chciał robić solo sesję, to będzie w sumie dosyć śmieszne. Ale nie, bo nie ma po prostu potrzeby robić solo sesji. O ja pierdziela. O, ktoś opuścił grę. Nie wiadomo dlaczego w sumie. To jest najbardziej zastanawiające, czy po prostu oni nie wiedzą jak się zdobywa te wozy, czy może nie chcą zdobywać tych wozów. Może nie wiedzą po prostu o co chodzi. Jaki samochód, nie? Albo wyszedł koleś, bo chcemy dostać największą ilość punktów ewentualnie, bo też można taki tryhard robić. Bo jak opuści i zrobi sobie solo sesję, to będzie miał 40, a z ostatnie miejsce, nie wiem, miał ich chyba z 24. Co za tym, no idzie, no niby w teorii jest lepiej być samemu, ale z drugiej strony to jest już lobby przygotowane idealnie, żeby zdobyć ten samochód, więc... Według mnie w tym wypadku można o tych punktach już sobie zapomnieć. Kolejny wycik ukończony, no i myślę, że tu będzie można zostać. Mam nadzieję, że oczywiście ten koleś też zostanie i będzie jako tako. Bo ma niby, to jest jeden z samochodów, który był na początku do zdobycia za wyścigi, więc... Być może wie, jak się zdobywa, nie? Te pojazdy. Bo i tak, ten pojazd, który teraz zdobywamy, no to on jest za 1 600 000, to więc on nie jest dosyć drogi, tak w zasadzie. To nie, no bez zniżki wiadomo, nie, to ze zniżką może 1 200 000 kosztuje. No ale to i tak jest, tak szczerze to jest aż godzinka, bo to sobie całe Cayo Perico trzeba by policzyć na to. A tak jeszcze dodatkowo plusem jest to, że jeszcze wchodzi ten respekt klubu samochodowego, więc to też trochę daje. No ale nie dojechał. Koleś nie dał rady dojechać, więc nie wiem, czy szczerze mu to się zaliczy, czy też nie. Serio, znowu każdy wyszedł? Co za... Koleś robi specjalnie lobby pod wyścig i wychodzi. No ja nie wiem, o co chodzi. Mamy 4. I co? Zaczynasz? No, zapraszasz. Kolejny dołączeń rozpoczął od razu. Nie. Chciał rozpocząć, ale ktoś zdążył dołączyć. Ale możliwe, że któryś wyjdzie, nie? Albo łatwo się ogra. Aby, no mamy, jako że jest 5 osób, no to tutaj wiadomo, jest... Można powiedzieć, że 20% szans, że jedna z osób nie zdobędzie... Ja pierdzielę. Nie zdobędzie tego... przynajmniej... 4. miejsca.
Dlatego no tutaj już wiadomo, tutaj już jest ryzyko grane, czyli 20%, nie? Ale w teorii, jak ktoś ma ten pojazd, no to po prostu jedzie przed siebie, tak jak nie ja mam. A tutaj nie widzę, żeby każdy miał w tym lobby ten pojazd. Tylko jeszcze trzeba jechać jakoś sensownie po tej drodze i będzie git. Lost Mytira. Koleś wyszedł. A, to miał być, że stracony czas jego, że nie dojechał pierwszy i jest obrażony. No, powiem ci tak, nie? Jeżeli chodziło o zadanie, to nie musiałeś być pierwszy, tylko w pozycji od 1 do 4. Tak generalnie, żeby ci powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o achievement, no to żeby być tam pierwszy na tych wyścigach, no to tak, to masz rację. Ale unlucky, jak to się mówi, czy coś, nie? Jako, że no ja zadanie zakończyłem, więc idziemy do klubu, bo nie można inaczej, trzeba iść do klubu, odebrać swój samochód. Dobra, wjeżdżamy sobie do klubu samochodowego, no bo tylko tam możemy odebrać ten wóz, nie? Dlatego trzeba pierw do niego wjechać. No i świetnie, mamy tutaj informację, udało ci się kończyć obecne wyzwanie, pojazd do wygrania można odebrać. No i odbieramy sobie pojazd, nie? Wchodzimy sobie to w menu interakcji, mamy klub samochodowy, mamy tutaj pojazd do wygrania i klikamy sobie odbierz pojazd, no i wybieramy sobie garaż, ja sobie wezmę po prostu magazyn warsztatu tuningowego, w sumie go wezmę i pokażę też jeszcze jak wygląda, no i dobra. I tutaj mamy nasz pojazd ZR350. Troszkę przypominam tą ZR-kę z GTA San Andreas, ale no widać, że się troszeczkę zmieniło, jak ci ładnie dosyć wygląda. W każdym razie, to byłoby na tyle, do następnego, cześć!